W nadchodzący weekend na ulicy Średzkiej wprowadzamy ruch wahadłowy. To jest związane z budową obwodnicy Leśnicy. W miejscu połączenia tej obwodnicy z ulicą Średzką, mniej więcej okolice skrzyżowania z ulicą Lutyńską, będziemy frezowali nawierzchnię. No i w związku z tym połówkowo, jak to mówią drogowcy, będziemy tą jezdnię zamykać. Uprawnione osoby będą kierowały ruchem. Te roboty przewidziane są na ten weekend, czyli na sobotę i niedzielę, ale jeżeli pogoda dopisze i inne warunki, to mamy nadzieję, że przez sobotę, najpóźniej w niedzielę do południa, te roboty uda się zakończyć. Jeśli chodzi o obwodnicę Leśnicy, budujemy w tej chwili odcinek, etap, jaki realizujemy. To jest połączenie ulic Granicznej właśnie ze Średzką. Częściowo ta ulica już jest gotowa. Wszystko na to wskazuje, że w przyszłym roku, może nie na początku, jak początkowo było mówione, ale gdzieś do połowy przyszłego roku to zadanie powinno się zakończyć.